dzisiaj. Dubciu, jesteś gotowy? Mysia i ja czekamy na ciebie. Już idę, już idę. Czy ja zawsze muszę iść z wami na spacer? Myślałam, że to lubisz. Lubi. No tak. Ale czy raz mógłbym zostać w domu z tatą? Dzisiaj nie, Dubciu. Tata ma pracę. Mam do skończenia nowy projekt domu, więc gdybyś został, nie mógłbym się tobą zajmować. Ale tato, proszę cię, nie będę przeszkadzać, obiecuję. Dobrze, ale będziesz się nudził. Nie będę, zobaczysz, że nie. Hurra! Te rzeczy tutaj to nie są zabawki. To moje narzędzia pracy. Niczego nie dotykaj bez mojego pozwolenia. Obiecuję! Proszę, to dla ciebie. Obejrzysz książkę, kiedy będę pracował? Tak!